Dobra, zaczynamy. Jeszcze mnie nie widać, ale mnie słychać. Pytanie numer jeden brzmi, czy ja nadal wiem, jak to się robi? Cześć, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Czy ja mówiłam to przez ileś lat, co tydzień, non-stop, a teraz brzmi to trochę dziwnie? Słuchajcie, jestem bardzo podekscytowana tym, że tu jestem, że tu siedzę, że mam czym nagrywać, że kupiłam sobie ten śmieszny mikrofon, który sprawia, że mam jeszcze większą frajdę z nagrywania wideo. I przychodzę do Was dzisiaj z pierwszym filmem po bardzo długim czasie. Mieliśmy małe YouTube'owe spotkanie w 2022 i dobrze jest być z powrotem, chociaż mi się wydaje z jednej strony, że ten kanał nie funkcjonuje, bo ja jako youtuberka mocno zmieniłam gdzieś tam swój tor działania na przestrzeni ostatnich lat, ale jednocześnie przecież tutaj cały czas pojawiają się treści podcastowe głównie, więc bardzo Wam dziękuję za to, że nadal jesteście subskrybentami tego kanału i spędzacie tutaj swój czas i pomyślałam sobie, że czuję się taka lekko poddenerwowana, powiem Wam szczerze, to jest bardzo ciekawe, bo przecież jestem przyzwyczajona do mówienia do mikrofonu, ale ten format YouTube'owy to jest zupełnie inna energia, bardzo się cieszę, jestem bardzo ciekawa, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo to, co teraz się tworzy, to jest dosyć spory eksperyment. Mam komputer, dlatego że jestem dzisiaj przygotowana, mam ściągę, bo jest parę rzeczy, o których Wam chcę powiedzieć, ale to pewnie w drugiej części będę bardziej tutaj zaglądała. W każdym razie wydaje mi się, że na tym kanale będzie się sporo działo. Mam, słuchajcie, bardzo dużo pomysłów, które dojrzewały we mnie dosyć długi czas. I mam różne plany, różne koncepty na treści jedzeniowe, szeroko pojęte wellnessowe czy podróżnicze. Ale moje pytanie na start brzmi, co dla Was byłoby najbardziej ekscytujące tutaj na kanale, czego chcielibyście posłuchać, co chcielibyście obejrzeć, jakie tematy są dla Was ciekawe, także dajcie koniecznie znać w komentarzach to tak na start. Nie chcę za dużo zdradzać, bo jest parę fajnych serii, które sobie wymyśliłam, ale pozwólmy, że się z tym formatem rozkręcę i mam nadzieję, że będę tutaj dla Was coraz częściej. Oczywiście nadal na kanale będą pojawiały się podcasty i też znowu jestem bardzo podekscytowana, bo szykuje się coś nowego, coś świeżego. Teraz, o ile to idzie zgodnie z jakimś harmonogramem, to teraz jesteśmy w trakcie serii trendów. To jest taka coroczna seria, którą ja uwielbiam. Mamy w tym roku modę, mamy po raz pierwszy technologię, mamy jedzenie standardowo, oczywiście flagowo i podróże, także bardzo się cieszę. A zaraz po trendach rusza nowa seria, która jest czymś naprawdę ekstra i strasznie się cieszę, że będę mogła za chwilę się tym z Wami podzielić. W każdym razie ważna informacja jest taka, że mój podcast Myśl na Dziś, który ukazywał się w zeszłym roku, od wtorku do piątku dobiegł końca, także nadal możecie sobie słuchać tych archiwalnych odcinków, ale jego już nie będzie. Nie będzie nowych serii. To, co jeszcze mogę zdradzić, to, że będzie się działo w tym roku i będzie dużo nowości. Staram się, raczej myślę o trochę wyciszaniu mojego Instagrama i przechodzeniu gdzieś na kanały własne, ale to, w jakiej formie to się wyklaruje, jeszcze nie jest potwierdzone, ale na pewno będziecie o tym informowani, jak tylko ja będę miała już jasno obraną drogę. W każdym razie, jeżeli jesteście też słuchaczami podcastu, chociaż w sumie, jeżeli jesteście obserwatorami i widzami tego kanału, to znacie serię Inspiracji bardzo dobrze, bo była tutaj przez lata. Ja ją potem przerzuciłam na podcast i teraz zdarzyło się tak, że w sumie po raz pierwszy w historii nie ma inspiracji miesiąca, nie ma inspiracji grudnia, więc pomyślałam, że żeby nie było, że ten film to jest po prostu jakaś seria ogłoszeń parafialnych, to podzielę się z Wami kilkoma rzeczami, które były moimi odkryciami w ostatnich tygodniach, szczególnie w tym czasie właśnie grudniowo-styczniowym, kiedy praktycznie mnie nie było, bo robiłam sobie detoks cyfrowy, podcast miał przerwę, w ogóle też jest to taka nowa formuła, którą wprowadzamy od jakiegoś czasu, że podcasty jednak mają chwilowe oddechy i przerwy, bo po tych prawie 6 latach rzeczywiście jakaś forma
takiej sezonowości i strukturyzacji była mi potrzebna dla własnej takiej higieny. W każdym razie jest kilka rzeczy, tutaj już patrzę w ściągę, o których chciałam Wam powiedzieć, bo urzekły mnie w tym miesiącu. I zaczynając od kategorii kulturalnej, chciałam Wam powiedzieć o filmie Maestro. O ile się nie mylę i jestem przekonana, że się nie mylę, to w tym przypadku to film Maestro jest dostępny na Netflixie, więc możecie go sobie obejrzeć online. Natomiast ja ogólnie jestem zwolenniczką chodzenia do kina i to wynika oczywiście poniekąd ze wspierania kultury, wspierania kin, ale u mnie osobiście jest to kwestia pod tytułem ja nie jestem w stanie się skupić w domu i obejrzeć filmu lub serialu do końca. I jest to dosyć przykre, ale żyjemy w świecie, gdzie nasza uwaga jest dosyć ograniczona i myślę, że wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu ofiarami tego. Też nie mam telewizora w mieszkaniu i nie wiem, czy też tak macie, że ja po prostu na laptopie nie umiem oglądać filmu. To nie jest to samo. I kiedy coś sobie jem na kolację, to sobie puszczam kawałek serialu. W momencie, kiedy kończę jeść, autentycznie nie jestem w stanie siedzieć i patrzeć się w ten mały ekran. Nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że to się zmieni. Ale jeżeli mam taką możliwość, to po prostu chodzę do kina, bo w kinie po prostu panuje zupełnie inna energia. Chciałam powiedzieć, nie wiem, czy tak macie, ale jestem przekonana, że wiele osób tak ma. W kinie nie sięgam po telefon. W kinie wysiedzę, choćby nie wiem co, a w domu wiem, żebym 5 razy wyłączyła dany program. Więc poszłam na Maestro z pełną świadomością, że jest to film, który wchodzi na Netflixa i uważam, że jest to film naprawdę wybitny. Jest to film z zeszłego roku, 2023, w reżyserii Bradley'a Coopera. I żeby tradycji stało się zadość, robiłam to w podcastach, bo w podcaście już nie będzie inspiracji, to jest ważna informacja. Czytam krótki opis z Filmwebu, ponieważ zawsze jestem bardzo ciekawa, co Filmweb ma do powiedzenia na temat danej produkcji. Często jest to po prostu lekki żart, ale nie sugeruję Wam opinii. Więc Maestro, ta opowieść miłosna stanowi kronikę trwającej całe życie skomplikowanej relacji legendy muzyki Leonarda Bernsteina i Felicii Montaboże. Świetnie się przygotowałam do tego odcinka. Montalegre con Bernstein. Świetnie, powinnam to powtórzyć, ale tego nie zrobię. Myślę, że jest to dosyć dobry opis. Nie ma tutaj się z czego śmiać. Jest to wspaniały, przepiękny, kompletny film. Cudownie nagrany, z wspaniałą muzyką, wybitną grą aktorską. Jest niesamowicie ciekawy, nie jest za długi, więc to było wspaniałe, że ja już troszkę miałam dosyć tego, że wiele filmów, które teraz powstaje, trwają 3 godziny. Dla mnie to zdecydowanie za dużo. Ten trwa jakieś 2. Więc bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Oprócz tego, że zawsze fajnie jest poznać historię, która jest oparta na... wy widzicie, że tutaj się świeci takie zielone światełko. Dobra, to może to jakoś inaczej złapię. Jest to historia oczywiście prawdziwa, przynajmniej oparta o prawdziwe wydarzenia. To jednocześnie jest tam bardzo, bardzo dużo ważnych, dobrych, mądrych przekazów na temat relacji, miłości, no i po prostu życia, tak nie zdradzając za dużo, czyli skoro film o relacjach, o miłości, czy po prostu film o życiu, film o wszystkim. Także bardzo, bardzo Wam polecam. Druga rzecz z dzisiaj to jest też oczywiście kategoria kultury i to jest książka. To jest książka, którą przeczytałam w grudniu i nie spodziewałam się, że po nią sięgnę, dostałam ją w prezencie i powiem Wam, że tak dygresyjnie mam nadal pewien przesyt książkami self-helpowymi, książkami o psychologii, o zdrowiu, popnaukowych i miałam potrzebę poczytania o czymś innym. Nadal jest to gdzieś tam pokrewne, ale jest to książka, która wychodzi poza takie moje klasyczne sfery zainteresowań i bardzo fajnie poszerzyła moje horyzonty światopoglądowe. Boże, to za długie zdanie. Jest to książka Szwedzka sztuka kochania. Jest to polska książka i jej autorką jest Katarzyna Tubylewicz. I w zasadzie mogłabym, jak przystało na YouTube'a, gdzie mamy obraz, wziąć tę książkę i wam przeczytać, co jest z tyłu napisane, no ale żyjemy w takich czasach, że wszystko jest na komputerze, więc... Szwedzka sztuka kochania, odważnie, bez masek i moralizowania. Wysłuchacie głosów i historii ludzi znanych i opiniotwórczych, którzy opowiedzą o tym, o czym nigdy wcześniej publicznie nie mówili, oraz ludzi zupełnie nieznanych, ale fascynujących i świadomych swoich wyborów. Poczytacie o wszelkich rodzajach związków, o monogamii i poliamorii, o tantrze, o związkach tęczowych i queerowych, rodzinach, będzie o wierności i zdradzie, o związkach otwartych i skrajnej wolności seksualnej, a także o miłości po miłości. Spotkacie ludzi pięknych, mądrych i wolnych. Dowiecie się, jak ma się do rzeczywistości słynny mit o szwedzkim grzechu.
Katarzyna Tubylewicz uświadamia, że za rzadko toczy się w Polsce poważna i otwarta dyskusja o uczuciach, o wzajemnych relacjach, pokazuje, jak jesteśmy spętani konserwatywną narracją, udowadnia, że miłość i erotyka to jedne z najważniejszych życiowych doświadczeń. Super fajna książka, więc mówiąc, że znudziły mi się tematy psychologiczne, relacyjne i tak dalej, no macie odpowiedź, poniekąd tak, ale myślę, że otwieranie się na przeróżne perspektywy, na inne kultury. Ja też mega interesuję się podróżami, wink wink, więc taka możliwość przeniesienia się do innego kraju poprzez książkę jest super. Jednocześnie nie powiedziałabym, że jest to reportaż, bo jest to na pewno lżejsza forma, naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Super, to jest wydawnictwo Wielka Litera. Przechodzimy po prostu bez jakiegoś słów przejścia do jedzenia. Kilka słów o kimchi. Ja kocham kiszonki wszelakie, jem je codziennie, praktycznie na każdy posiłek, piję też wodę z kiszonek, pozdrawiam, polecam, nie oceniajcie, spróbujcie, nie pożałujecie. Jest to bardzo pyszne i bardzo zdrowe. Kimchi znacie na pewno wszyscy i ja powiem Wam, że doznałam odkrycia kimchiowego w ostatnim czasie. Odkryłam dwie świetne marki kimchi i jedną fatalną markę kimchi i dlatego postanowiłam o tym powiedzieć, bo kimchi nierówne. O, więc dwie marki, które polecam, to jest kimchi Samu, jeżeli jesteście w Warszawie, to Sam robi przepyszne, przepyszne kimchi. I drugie kimchi to jest Old Friends Kimchi. Ja wybieram to w wersji łagodnej, ale jestem przekonana, że każde kimchi, które oni robią, jest pyszne, bo naprawdę jest genialne. To są tak delikatne i tak przepyszne słoiczki, zarówno z Samu, jak i z tego Old Friends, że ja to mogę jeść samo, jak, nie wiem, przekąskę. Szok, nie sądziłam, że to nastąpi, więc naprawdę super, super sprawa i dla kontrastu ostrzegę Was przed kimchi, żeby nie było, że ktoś na przykład próbuje kiszonki jakieś po raz pierwszy i to jest jego punkt odniesienia, bo tak nie jest. Słuchajcie, ja kupiłam sobie kimchi i to dwa razy zrobiłam, nie wiem, czemu ja sobie to zrobiłam. Kimchi w Carrefourze, które było po prostu ohydne, gorzkie, niedobre, nie wiem, co to jest za firma, ale ono na pewno jest w różnych Carrefourach i powiem Wam szczerze, bardzo zły wybór. Idziemy dalej. Nie byłoby mojej solówki bez wspomnienia jakiegoś produktu Olinii. Przysięgam, jakby nawet tu stoi paczka. Teraz Wy tego nie widzicie. Także ja jestem fanką, jem non-stop. W sumie Olinii też robi bardzo dobre kimchi, tak swoją drogą. Ale to, co ja odkryłam w grudniu, słuchajcie, to jest olej z rokitnika. Rokitnik kojarzy mi się z tym, że jest bardzo zdrowy, że ma dużo witaminy C, że zazwyczaj robi się z niego syrop albo jakiś sok, i dodaję na przykład do naparów albo zakwasza, dowiedziałam się w ogóle, ciekawostka, że na przykład w Nomie, w najlepszej restauracji na świecie, jednej z najlepszych restauracji na świecie, też nie jestem na bieżąco z rankingami, gdzie stawia się oczywiście na lokalność i sezonowość, przez to, że w Danii, to jest w Kopenhadze, przez to, że w Danii nie rosną cytryny, to właśnie do dodawania tego elementu kwasu w Daniach używa się rokitnika. Więc uwaga, ja byłam właśnie na takim spotkaniu, gdzie mogłam testować olej z rokitnika w grudniu. I ten olej mnie absolutnie zachwycił, bo to wyglądało tak, że mieliśmy bardzo dużo pysznego chlebka i różne oleje rozlane do takich małych słoiczków, takich małych talerzyków. I słuchajcie, no nie wiem, czy Wy macie takie pomysły, ale ja raczej nie mam takich pomysłów, żeby pić oleje dla smaku. Raczej oczywiście dodaję je do różnych rzeczy dla smaku, ale nie próbuję ich tak zupełnie samych. Albo z samym chlebem. Zazwyczaj to jest na jakimś bowlu. I ten chleb w połączeniu z olejem z rokitnika to było jakieś tak niesamowite połączenie smaków. To było słodkie, smakowało trochę jak deser, albo nieprawdopodobnie smaczne. Więc zaczęłam używać oleju z rokitnika, tak podsumowując, bo on po pierwsze ma wspaniały kolor, jest super zdrowy, a po drugie naprawdę niesamowicie smakuje. Wierzę, że to nie jest dla każdego i do wszystkiego, ale polecam Wam spróbować, bo jeżeli szukacie czegoś ekscytującego w Waszej kategorii olejów codziennych, czy to sałatek, czy właśnie do polewania Waszych bowli, o tym będę jeszcze mówić na tym kanale, bo będzie dużo jedzenia i pokażę Wam, co ja jem i dlaczego te oleje są takie ważne. To po prostu jest to moim zdaniem bardzo fajna rzecz do testowania. I kilka słów, bo jednak jesteśmy nerdami tutaj, więc muszę powiedzieć Wam. W medycynie ludowej rokitnik był często stosowany na wzmocnienie organizmu i wrzody żołądka. W medycynie ajurwedyjskiej, chińskiej i tybetańskiej owoce tej rośliny dodawano do leków. Uważano, że ich składniki mają korzystny wpływ na działanie układu pokarmowego, oddechowego i krążenia. Współcześnie wiele badań potwierdza skuteczność praktyk lekarzy azjatyckich sprzed setek lat. Obecnie w medycynie i kosmetyce wykorzystuje się blisko 200 składników aktywnych tego oleju.
Więc według najnowszych badań, olej z rokitnika to źródło przeciwutleniaczy, witaminy C, flawonoidów, polifenoli i polisacharydów. I tego jest jeszcze więcej, ale już zostawię tutaj nas, bo mamy tutaj bardzo dużo dziwnych haseł chemicznych, które nic nikomu nie mówią, tak zakładam statystycznie. Więc polecam dla urozmaicenia swojego olejowego życia. I w sumie kolejna rzecz jest bardzo powiązana, bo ja byłam w okresie świąt dosyć mocno przeziębiona i mam w swoim arsenale domowym bardzo dużo takich remediów domowych, różnych moich substancji leczniczych, których nigdy praktycznie nie używałam, więc wiedziałam w teorii, że one są skuteczne. W teorii, że są skuteczne. No tak, no tak słyszałam, że są skuteczne. Miałam je, polecałam je innym, ale nie miałam za bardzo okazji, żeby je testować, bo bardzo rzadko mam jakiekolwiek problemy zdrowotne odpukać. I pamiętam, że mówiłam właśnie w grudniu, że ja nigdy nie choruję i wtedy zachorowałam, więc to taki klasyczek. I miałam możliwość sprawdzenia, czy te moje domowe sposoby działają i słuchajcie, to był po prostu hit. Więc uważam, że mam naprawdę bardzo fajną domową apteczkę i też powiem dygresję. Zawsze zazdrościłam moim koleżankom w podstawówce, które jak jechaliśmy na kolonie, dostawały od rodziców apteczki z dużą ilością leków i nie dostawałam nic. I teraz jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom za to, że byłam leczona domowymi sposobami i bardzo rzadko brałam leki. Wtedy czułam się pominięta i absolutnie uważałam, że te wszystkie pigułki wzbogacają życie, ale teraz jestem bardzo wdzięczna za to, że mój organizm jest jednak odporny. Niemniej to nie sprawia, że te domowe sposoby działają na mnie, bo nie brałam leków, tylko uważam, że naprawdę działają na wszystkich, bo potem moja mama była chora i dałam jej moje receptury i słuchajcie, naprawdę one dają instant efekt takiego chociażby doraźnego polepszenia. Więc planuję potencjalnie zrobić cały film o tych sposobach na przeziębienie. Dajcie znać, czy Was to interesuje, bo powiedziałam o tym dużo, nie zdradziłam nic, ale słuchajcie, mam dla Was coś fajnego. Przechodzimy już dalej. Bo ja się odzwyczaiłam, że jednak podcast to długa forma, a YouTube to trochę krótsza forma, więc dajcie znać, jakie długości filmy są dla Was satysfakcjonujące, bo mam tendencję do rozgadywania się jak szalona. Nie wiem, ile gadam, pewnie gadam z 15 minut teraz, tak obstawiałabym. Anyway, 3 sekundy na temat mody, bo przeziębienie przeziębieniem, ale wiadomo, teraz kiedy to nagrywam jest super zimno. Myślę, że w ogóle sezon przeziębień, chorób, gryp i innych tym podobnych, if you know what I mean, trwa i to jest normalne zimą, ale też właśnie jak wychodzimy z tej zimy, wchodzimy we wczesną wiosnę i nam się wydaje, że już za chwilę będzie wspaniale, ale otóż nie, nie będzie. Za 3 miesiące będzie tak samo, gwarantuję. To jedną z tych rzeczy, które powtarza nam mama, mi powtarzał zawsze dziadek, to to, żeby się ciepło ubierać. I powiem Wam, że jest takie powiedzenie, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, podpisuje się całą sobą. Odkąd kupiłam sobie, słuchajcie, kurtkę puchową do ziemi i chodzę w butach emu. To nie są prawdziwe emu, to są wegańskie emu. Bardzo fajne też, to też mogę o nich wspomnieć. Mówiłam o tym rok temu. Ale jak one się nazywają? Boże, ale jestem White Orchard? New Orchard one się nazywają, tak. Więc odkąd chodzę w tych butach i w mojej kurtce puchowej do ziemi, nie przeszkadza mi żadna pogoda, bo po prostu po raz pierwszy w życiu nie marznę. Więc czy jestem fanką zimy? Niekoniecznie. Dzisiaj jest słonecznie, więc mogę być fanką zimy dzisiaj. Ale generalnie polecam Wam naprawdę kupić sobie długą kurtkę, bo to zmienia życie. Zawsze nosić pod spodniami leginsy. Ja nawet teraz mam pod spodniami leginsy. Oczywiście czapka, szalik, rękawiczki to jest obowiązkowy temat. Nie wiem dlaczego wszyscy młodzi ludzie, ja włącznie, czują się cool bez czapki. Ja teraz mam tak, że Jezus, kocham YouTube'a, mogę gadać, słuchajcie. Byłam z moim bratem w Amsterdamie w zeszłym roku, w grudniu, i było poprzednim roku, ponad rok temu. Było turbo zimno. Wszystkie ręce na pokład, naprawdę miałam rękawiczki narciarskie na sobie i było bardzo ciężko. I nadal pojawiały się osoby, które chodziły bez czapki. Ja nawet nie mówię o Holendrach, bo oni mają w ogóle jakąś inną termikę, ale ja mam tak, że kiedy jest tak zimno i widzę ludzi bez czapki, to wymyślałam sobie taki żart właśnie w zeszłym roku, że robię sondę uliczną, bo to jest to dla mnie tak niebywałe, że mam ochotę podejść do ludzi i zapytać, proszę powiedz mi, dlaczego nie masz czapki. Jest to dla mnie niepojęte, niepojęte absolutnie. Więc jeżeli nie nosicie czapki, dajcie znać w komentarzu, dlaczego nie nosicie czapki, bo ja tego nie kumam. Ale wiecie, każdy może robić to, co chce. Kolejna rzecz, którą się robi zimą, To jest ciekawe przejście akurat. To jeżeli jesteście w temacie pielęgnacji cery, to wiecie, że
zima to jest dobry czas, żeby stosować kosmetyki z retinolem, bo retinol nie za dobrze działa ze słońcem, po prostu można się nabawić przebarwień, więc jest to taki kosmetyk, który lepiej stosować, kiedy tego słońca jest mniej, i też zawsze mieć na sobie filtr przeciwsłoneczny, bo mogą być niefajne konsekwencje, więc na to uczulam. Ale ja przez to, że mam bardzo duży przywilej, że w tym okresie zimowym wyjeżdżam od wielu lat na chociaż chwilkę, to nie do końca miałam możliwość, żeby testować kosmetyki z retinolem, bo nie chciałam się narażać na to, że będę miała przebarwienia, i tak mam naturalnie skórę, która jest skłonna do przebarwień. I w tym roku akurat tak się złożyło, że miałam takie 2 miesiące i zaczęłam stosować produkt z retinolem, i jest to Total Retinal, zaawansowane serum z retinolem z Recibo, i bardzo, bardzo Wam to polecam, w parze z Instant Barrier, krem regenerujący barierę hydrolipidową, który nam pięknie te buzie wzmacnia, bo jednak retinol to jest bardzo intensywny, mocny składnik, więc stosuję tak na początku raz w tygodniu, teraz zacznę wprowadzać 2 razy w tygodniu. No i jest to ponoć sekret w ogóle, wiecie, pięknej skóry gwiazd Hollywood, nie no, po prostu wielu ekspertów od pielęgnacji cery, ponieważ cudownie wygładza skórę, więc wpływa zarówno dobrze na cerę trądzikową, jak i cerę, która ma jakieś tam oznaki starzenia. Także ja rzeczywiście widzę efekty tego. Widzę też, jak dzięki retinolowi efekty na przykład zabiegów różnych oczyszczających kosmetyczki też utrzymują się dłużej, także bardzo Wam polecam i naprawdę ufam całym sercem recepturom Recibo, więc chciałam bardzo o tym Wam powiedzieć, ale używajcie ostrożnie, pamiętajcie filtr i pamiętajcie, żeby testować sobie ilość najpierw raz w tygodniu i sprawdzać, czy skóra nie reaguje zbyt intensywnie. I ostatnia rzecz, która jest poza konkursem, jest moim totalnym odkryciem tego miesiąca, to jest powrót do tańca. Za mną to chodzi od bardzo, bardzo dawna, żeby więcej tańczyć. Ja tańczyłam przez całe swoje dzieciństwo i nastoletnie lata, a potem mam tylko wspomnienie takiej tęsknoty za tańcem. I kiedy tylko miałam możliwość tańczenia, to miałam takie poczucie, że to jest to. Ale mimo wszystko wspominałam o tym, że chcę, żeby to była część mojego codziennego życia, i zaczęłam, słuchajcie, tańczyć sobie w domu. Puszczam sobie rano muzę, która mnie kręci w danym momencie. Ostatnio są jakieś takie latino rytmy. Wróciłam po prostu do swoich korzeni. I to tak poprawia humor. W sensie to jest po pierwsze super sposób na poruszenie ciała. To daje tyle radości. To sprawia, że naprawdę dzień jest lepszy. Więc tańczcie sobie w domu. I ja też tańczę przed lustrem. I uważam, że jestem wtedy królową życia. Więc taki oto patent. Słuchajcie, to jest bardzo długi film na YouTubie. To jest bardzo ciekawa premiera YouTubowa. Kolejna premiera YouTubowa. Jest mi super miło, że tu jesteście. Jeżeli dotrwaliście do końca, to jest dla mnie zaszczyt, naprawdę. Więc niesamowicie się cieszę, że jesteśmy tu znowu. Mam nadzieję, że filmy tutaj będą się pojawiały regularnie. Dajcie koniecznie znać, na jakie treści czekacie. Bądźcie gotowi na nowości też podcastowe. I ja będę się z Wami na bieżąco tutaj komunikowała, ale jeżeli macie ochotę na więcej jeszcze niż to, co tutaj, to zapraszam Was też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, gdzie nadal jestem. Więc póki co aż tak wiele się nie zmieniło. Dajcie znać, jak Wam się podoba setup, mikrofon, jakość. Ja się strasznie cieszę. Powiedziałam to już chyba 10 razy dzisiaj, więc uciekam. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa. Woo, we did it!